Dzień dobry. Jeszcze raz dzień dobry. Witam wszystkich jednakowoż bardzo serdecznie i zapraszam do obejrzenia partii o Mistrzostwo Świata, w meczu o Mistrzostwo Świata, gdzie Mistrz Świata Anand walczy z pretendentem Magnusem. Przegrywa i przegrywa mecz. Magnus gra czarnymi. Partia jest bardzo ciekawa. Anand zastosował stary plan Botwinnika i grał bardzo dobrze, jednakowoż w krytycznym momencie popełnił błąd. Sytuacja była taka, że było łatwo błąd. D4, skoczek F6, C4, E6, skoczek C3, obrona Arona Nimcowicza. Jak widać w tym debiucie czarne oddają świadomie czarne pola i próbują łapać białe pole. Goniec przychodzi na B4 po to, żeby zbić skoczka. I rzadko go nie bije. F3. Taki ruch nie cieszący się dobrą reputacją. Już można grać. Goniec G5. Są takie warianty. Goniec G5, zwane leningradzkimi kiedyś. Takie miasto Leningrad bohaterski kiedyś było. E3. Już nie ma tego miasta. Czy tej nazwy nie ma. Skoczek F3. G3. Można stary ruch Zemisza A3 zagrać. Zmusić go do bicia. Chcesz, to bij, a ja cię jeszcze zmuszę. I można zagrać ruch Alochina, niezwanego wariantem Alochina, czasami zwanym Hetman C2. Ruch F3 jest ruchem rzadko spotykanym. D5. A3. Tu wiemy, że białe będą miały zdwojone pionki po biciu. Mają zdwojone, jednakże przy czarnym pionku na D5 pion C4 wymieni się za piona D5 i białe będą miały bliżej centrum pionka. Tak naprawdę, jak się te pionki wymienią, to pion D za piona B, a jak ten z tym, to pion E za piona B. W każdym bądź razie czarne będą miały w centrum jednego pionka mniej. C5. Wykorzystując, że pion F3 nie daje skoczkowi, czarne grają natychmiastowe C5. CD5. Tu Anand dobrze wiedział, że Magnus grał kiedyś w tej partii. Skoczek bije D5. No, takie rzeczy to się wie. Po DC5, hetman A5, E4. Partia skończyła się remisem po ostrej grze. Jednakże, się tak przyjrzymy, to czarne mają bardzo, bardzo dobrą grę. Ciekawe, co Anand miał w tym przypadku na myśli, co chciał zagrać. Tym bardziej, że Anandowi pomagał Radosław Wojtaszek w przygotowaniu debiutowym. Oczywiście to od razu mówię, że nie należy myśleć, jak niektórzy głośno mówią, że Anand był trenowany przez Radosława Wojtaszka, że Radosław Wojtaszek był jego sekundantem. Radosław Wojtaszek był analitykiem Ananda. Współpracował z Anandem. Wykonywał przez Ananda zlecone analizy, niektóre analizy wykonywali sami. Wykonywał ciężką pracę analityczną do spółki z komputerem i być może do spółki z arcymistrzem, przepraszam, Gajewskim, który też jest wyśmienitym analitykiem, cenionym na świecie, również w Rosji, gdzie bardzo się ceni szachistów, którzy dużo analizują i mają idee debiutowe. DC5, E3. Teraz można grać różnie, w najróżniejszy sposób. A natomiast, co ciekawe, Carlsen wybiera posunięcie C4. Posunięcie C4 pozwala białym zrealizować plan Botwinnika, ponieważ nie jest atakowany pion D4, dojść szybko do E4, E5
i atakować na króla. Czarny musi gwałtownie atakować na drugim skrzydle. Tu można polecić partię Botwinnik Capablanca, która niedługo pojawi się w nagraniu filmowym, jak również partię Kaczorowski Łada. Tamta partia jest skomentowana i jest zrealizowany plan Michała Botwinnika. Skoczek E2, skoczek C6. G4. To jest ryzykowne. Lepiej było w duchu Botwinnika dochodzić do E4. Po prostu nie można mieć osłabionej pozycji na obu skrzydłach. Roszada, goniec G2. Teoria ocenia, że pozycja jest ciut lepsza dla czarnych. No ale czy goniec G2 atakuje białego króla? Nie. Prawda jest, że w planie Botwinnika ten goniec stoi na innej przekątnej. Na C2 może stać. Skoczek A5. Skoczek idzie na B3. Roszada. Skoczek B3. Wieża A2. Podobno ciut lepsze jest wieża B1. Podobno. To zawsze jest sprawa taka bardzo subtelna. Wieża A2. Wieża chce wzdłuż drugiej linii przerzucić się do ataku na króla. W 14 roku, trochę później, grę czarnych wzmocniono i zagrano w tej pozycji E4. Znaczy grę białych wzmocniono. B5. I teraz E4. Tak grał Wołkow. Wołkow jest szachistą, który jeszcze w grudniu tego roku grał w superfinale Mistrzostw Rosji. Tam go bili wszyscy, ale awans do superfinału Rosji i udział nie był tak bity. Łatwo bronił się, ale jest olbrzymim osiągnięciem. Skoczek G3, A5. Jak widzimy, kontratak czarnych jest szybszy. Jest to typowa pozycja. Centrum jest zamknięte. Każdy musi atakować na swoim skrzydle. My widzimy, że atak czarnych jest szybszy. Po prostu jest szybszy. Białe goniec nie atakuje. Wieże nie mają otwartych linii. Czarnym nic złego stać się nie może. G5. Gdzie powinien odejść skoczek? To oczywiście nic nowego nie wymyślono. Ormiańscy arcymistrzowie proponowali skoczek D7, P4, skoczek B6, skoczek A4 i czarne wygrały. Gracze z Armenii mają doskonałe analizy wybitowe. Można polegać na repertuarze. To nie tylko Aronian, jest ich więcej. Skoczek E8 zagrał Carlsen. E4. Skoczek bije C1. To jest decyzja taka trochę obusieczna, ponieważ czarnopolowy goniec białych jest słabą figurą, chociaż jest dobrym obrońcą pionów C3 i A3, a skoczek stoi dobrze. Więc Magnus Carlsen musiał wziąć pod uwagę, że będzie musiał podciągać kolejne figury. Hetman C1. Znowu nic nowego w tej pozycji jeszcze nie wymyślono. Była partia, w której grano w 15 roku, czyli znowu później, skoczek C7 była próba wzmocnienia. Carlsen zagrał wieża A6. Broni szóstej linii, E5, skoczek C7, F4. No i teraz białe trochę zyskały, zaatakowały pionami, jednakże atak pionkowy jeszcze nie ma wsparcia figurowego. Czarne mają bardzo dużo czasu na kontratak. B4. Timofiejew, grający białymi, zrobił wymianę
Znaczy nie zrobił wymiany na b4, tylko atakował przez f5 i po bc3 partia była bardzo ostra, skończyła się wynikiem nierozstrzygniętym. Anand bije, co jest słuszne, ab4, wieża a6, skoczek a6, ponieważ teraz potencjał czarnych na skrzydle hetmańskim jest mniejszy. Najaktywniejsze figury czarnych zostały wymienione za pasywną wieżę białych. Wieża f8 stoi źle i białe łapią kontrgrę f5. Teraz jakbyśmy tak popatrzyli wyłącznie na przewagę przestrzeni, to pozycja białych byłaby bardzo, bardzo obiecująca. I ona jest obiecująca. Pod warunkiem, że czarny nie będzie grał aktywnie. Czarny ma dwie możliwości. Zbić pionka na c3 i grać b3. b3 pion ma dwa kroki do hetmana. Tylko dwa kroki. Hetman f4. I teraz się okazuje, że goniec nie pomoże pionkowi. Skoczek stoi źle. Żeby pchać piona, musi iść na pomoc hetman. Trzeba na to czasu. Skoczek c7, f6. Co teraz powinny zagrać czarne? Czarne bały się zagrać, wymienić pionki, ponieważ po skoczek H5 miałyby problemy. Miałyby duże problemy. Szach. I jest problem z punktem H7. Dlatego Magnus Carlsen zagrał G6. Pozycja jest obustronnie obosieczna. Każdy ruch jest na wagę złota. Hetman H4. Hetman zmierza na H6, żeby dać mata na polu G7. To takie proste. Skoczek E8. Skoczek broni przed matem. Hetman idzie, bo wie, że teraz można czymkolwiek zbić skoczka i będzie mat. B2. Kluczowy moment partii. Teraz Ananda poniosła fantazja. Policzył, że zagra wieżą na F4, na H4 i da mata. Tymczasem należało zatrzymać na chwilę pionka. Po prostu przecenił swoją pozycję. Ruchy są wymuszone. Skoczek F4. Hetman A5 z groźbą hetman A1. Hetman C3. Skoczek E6. Goniec H3. Trzeba obronić punkt. Goniec G4. Wieża F7. Hetman H3, drugi raz atak na punkt, bronimy go. Hetman G2, jeżeli hetman A1, hetman C2, punkt B2 został obroniony. Wieża jest unieruchomiona, skoczek nie bardzo jak może przyjść na pomoc pionkowi. Wieża F8, F7, król G7, hetman F2 i teraz już czarny. Muszą ratować się na remi ruchem F6 i białe biorą wiecznego szacha. Lub remisują. W partii natomiast nastąpiła tragedia. Anand zagrał wieża F4. Nastąpiła prosta odpowiedź z dorobieniem hetmana. Prawdopodobnie nie widział ruchu hetman E1, który spowoduje, że po wieża H4 najprościej w świecie, bez zgłębiania się w warianty, hetman zbije wieżę i sam hetman nie da mata. A jak policzymy figury, to okaże się, że czarne mają wieżę więcej. No taka jest scena za hetmana. Jest to partia z meczu o Mistrzostwo Świata. Bardzo cieszę się, że mogłem wykonać tę zaległość i pokazać partię meczu Mistrzostw Świata. Będę starał się dawać jak najwięcej rezultatywnych partii z Mistrzostw Świata. I proszę również o pomoc, co robić,
co pokazywać, co Państwa interesuje. Zachęcam do pisania pod filmami bądź na forum, które powolutku ożywa. Tam można pisać, tam odpowiem pisemnie na każde pytanie. Dziękuję bardzo za uwagę.